Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję tym najwytrwalszym z wytrwałych, że dotrwali do tak późnej pory. I przyznaję, że to jest spory stres mówić do Państwa po tym powiewie świeżości, młodości, po tych wspaniałych młodych ludziach. Mam jednak nadzieję, że temat mojego dzisiejszego wystąpienia Państwa choć trochę zainteresuje, zainspiruje. Gdy mózg się jąka, za chwilę wrócę do tego, o co chodzi z tym jąkającym się mózgiem, ale na początek może trochę o samym jąkaniu. Nie wiem, na ile bliski jest Państwu, na ile bliskie jest Wam zjawisko jąkania. Nie wiem, czy wiecie, jak wiele wybitnych postaci w historii jąkało się i jąka. Winston Churchill, były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, nasz znakomity Jurek Owsiak, Łukasz Golec, ale też Emily Blunt, Hugh Grant czy Rowan Atkinson. Jąkanie jest czymś, co nas, specjalistów zajmujących się tym zagadnieniem, nieodmiennie zachwyca. Jest czymś, co na gruncie logopedii doczekało się chyba największej ilości badań. Pierwszy duży projekt badawczy instytucjonalnej logopedii to były lata 30. ubiegłego wieku na Uniwersytecie w Iowa, kiedy badano, skąd tak naprawdę bierze się jąkanie. I na to pytanie po dziś do końca nie znamy odpowiedzi. Co wiemy? Że wbrew temu, co czasami ludzie myślą, że jąkanie to powtarzanie, czy przeciąganie, czy nawet blokowanie, jąkanie to coś znacznie więcej niż te zająknięcia, które przed chwilą pokazałam. Znakomity amerykański psycholog Joseph Sheehan, sam osoba jąkająca się, profesor psychologii, porównał jąkanie do góry lodowej. Dlaczego do góry lodowej? Okazuje się, że to, co widać, to, co Państwo możecie zaobserwować u osoby, która się jąka, to tylko swoisty wierzchołek góry lodowej. My wiemy, że wierzchołek góry lodowej to zaledwie prawdopodobnie tylko 10% jej całej masy. Reszta ukryta jest pod wodą i dokładnie tak jest z jąkaniem. Pod tą symboliczną powierzchnią wody ukryte jest wszystko to, co w jąkaniu nie jest obserwowalne. W jąkaniu da się zaobserwować, że na przykład ktoś traci kontakt wzrokowy, że czasami może oblewa się rumieńcem, że może wykonuje jakieś dodatkowe ruchy, jakby walczył z wypowiedzeniem dźwięku, ale to jeszcze nie jest wszystko. Jąkanie to cała masa, jak opisywał Sheehan, bardzo negatywnych emocji doświadczanych przez osobę, która się jąka. Jąkanie to także wszystko to, co dzieje się w sferze kognitywnej, co osoba myśli sobie na temat jąkania, przekonania, jakie w związku z tym buduje. W świecie anglojęzycznym, gdzie badań na ten temat jest znacznie więcej niż w naszej części świata, mówi się, że jąkanie opisuje się w kategoriach ABC, ABC. Czynniki behawioralne, czyli te widoczne, owe powtórzenia, prolongacje, bloki, problem z kontaktem wzrokowym, czy współruchy, objawy walki, to jest tylko ta pierwotna część, ta widoczna, obserwowalna. Natomiast czynniki, których często nie widać, a które stanowią często znacznie większą część tego zjawiska, to czynniki afektywne. Uczucia, emocje, przeżywane, silne napięcia i kognitywne, jak już wspomniałam, osobiste przekonania, ale też strategie radzenia sobie z jąkaniem. Co często robią ludzie jąkający się? Wycofują się, są mniej aktywni, przestają mówić. Często dokonują wyborów życiowych podporządkowanych temu, żeby nie mówić, żeby nie być aktywnym werbalnie. To, co w jąkaniu bardzo często opisuje się jako jeden z najtrudniejszych czynników, to jest tak zwany moment utraty kontroli. Utraty kontroli nad własnym ciałem, związany właśnie z tym, że ktoś się jąka. Na czym to polega?
trudno to opisać nam, nie jąkającym się, w ogóle trudno jest to zrozumieć, trudno w to wejść. Czasami ludzie jąkający używają bardzo obrazowych metafor. Ja przytaczam takie, może Państwo się nie poczujecie urażeni taką bardzo naturalistyczną metaforą, to jak beknięcie na forum, to jak puszczenie bąka w towarzystwie. Nikt z nas nie chciałby tego przeżywać, nie chcielibyście Państwo, żeby w czasie wykładu, mówiąc do mikrofonu, odbiło Wam się, bo właśnie wypiliście butelkę Coca-Coli. Tak trochę jest z jąkaniem. Co gorsza, osoba jąkająca się, im bardziej stara się nie jąkać, tym jest gorzej. Wybitny amerykański logopeda, nazywany czasem ojcem amerykańskiej logopedii, Charles Van Riper, mówił, w jąkaniu najstraszniejsze jest to, co osoba jąkająca robi, żeby się nie jąkać. Nam, ludziom, którzy mówią płynnie, którzy tego nie przeżywają, naprawdę trudno jest to zrozumieć, trudno jest zarejestrować, o co w tym tak naprawdę chodzi. Wiele jest też mitów na temat jąkania, narosło ich bardzo wiele, właśnie dlatego, że jest ono takie zagadkowe, takie niepoznane, takie niedopowiedziane. Co wiemy na pewno? Po pierwsze, jąkanie jest dosyć słabo rozpowszechnionym zjawiskiem. W populacji ludzi dorosłych jąka się zaledwie 1%. Może się okazać, że ci z Państwa, którzy od wielu lat pracują w zawodzie, nigdy nie natknęli się na ucznia jąkającego się. Może tak być. Być może taki uczeń był, ale tak bardzo starał się nie jąkać, że unikał wypowiadania się, stosował swoiste strategie. Oczywiście możecie powiedzieć, to niemożliwe, nie da się tego ukryć. Uwierzcie mi Państwo, da się. Przykładem jest wybitna postać angielskiej polityki, Ed Balls, człowiek, który był niedawna w gabinecie cieni rządu brytyjskiego, odpowiedzialny za edukację. Człowiek, który przez wiele lat udzielał się w brytyjskim parlamencie, a jednocześnie ukrywał swoje jąkanie. Nikt nie wiedział, że on się jąka. O takich osobach mówi się, że to są ukryci jąkający się, tak zwane cover stutterers. Co jest dziwne i co może Państwa zastanawiać, skąd różnica na slajdzie, a mianowicie 1% ludzi się jąka, młodzieży, dorosłych, ale u dzieci jest ich 5%. W populacji małych dzieci w wieku przedszkolnym jest tego znacznie więcej. Dlaczego? Pierwsze skojarzenie, jakie być może przychodzi Wam do głowy, logopedia na świecie, logopedia w Polsce jest tak świetnie rozwinięta i jesteśmy tacy skuteczni. Chciałabym to powiedzieć, bo jestem czynnym zawodowo logopedą, ale nie. To nie jest o tym. Natura nam pomaga. Kiedy dzieci zaczynają się jąkać, i to moja pierwsza prośba do Was, proszę, bądźcie tymi, którzy niosą kaganek oświaty i kiedy Wasi znajomi, krewni, rodzice, z którymi się spotykacie, zapytają Was o to, co robić, kiedy maluch się jąka, maluch między drugim a pół i pół, a piątym rokiem życia, to powiedzcie skonsultować ze specjalistą. Dlaczego? Bo to jest czas, kiedy jąkanie najczęściej się pojawia. U większości ludzi dorosłych, którzy się jąkają, ono pojawiło się w okresie przedszkolnym. Często tego nie pamiętają. Oni często mówią, zacząłem się jąkać w szkole. Nie. W szkole to tobie jąkanie zaczęło doskwierać. Zacząłeś się jąkać w przedszkolu. Tak jest najczęściej. I co ciekawe, kiedy ten proces zaczyna się, to bardzo duże są szanse, że on się samoistnie wycofa, że jąkanie samo ustąpi albo z niewielką, delikatną interwencją czy pomocą terapeutyczną. To jest tak zwane samoistne ustępowanie objawów jąkania, które dotyka od 65 do 80 niemal procent tych maluchów, które zaczynają się jąkać. Niestety prawidłowość jest taka, że jeśli dziecko jąka się dłużej niż 3 lata, to szanse, że to jąkanie już ustąpi, spadają niemalże do zera. To znaczy, że jeżeli maluch zaczął się jąkać w przedszkolu, jąka się pierwszy rok, drugi rok, trzeci rok, a potem powoli z tym jąkaniem idzie do szkoły, to będzie się jąkał. Co nie oznacza, że my nie jesteśmy w stanie nic zrobić, ale musimy umieć powiedzieć uczciwie i my się tego powoli, polscy logopedzi, uczymy, nie ma leku na jąkanie. Jąkanie jest uwarunkowane także neurofizjologią, o czym powiem za chwilę, więc jeśli dziecko jąka się,
to musimy brać pod uwagę, że będzie się jąkało jako osoba dorosła. Być może to jąkanie nie będzie takie uporczywe, nie będzie miało negatywnego wpływu na tę osobę, ale będzie się jąkać. To bardzo ważne. Co jeszcze jest istotne? Na początku, kiedy widzimy te maluchy jąkające się w wieku przedszkolnym, proporcje płci są niemal jednakowe. W naszych gabinetach logopedycznych zobaczymy tyle samo małych jąkających się dziewczynek, jak i chłopców. Tyle tylko, że dziewczynki mają lepsze rokowania. Dziewczyny częściej przestają się jąkać. I jeśli to ma się udać, to to się dzieje u nich bardzo szybko. Chłopcy niestety częściej z jąkaniem zostają. A zatem zobaczcie Państwo, być może usłyszeliście takie stwierdzenia, my logopedzi słyszymy to na co dzień, kiedy rodzice mówią, byłem u lekarza, pytałem się, czy wszystko jest w porządku, ale lekarz powiedział, jak chłopiec, nie przejmować się, chłopcy tak mają, chłopcy mówią później, chłopcy mogą mieć problemy. Nie, chłopcy są w naturalnej grupie ryzyka. Jeśli chłopiec się zaczyna jąkać, to pierwsza czerwona lampka nam się zapala. Jeśli dziecko miało w rodzinie osoby, które się jąkały, zapala się kolejna czerwona lampka. Ta etiologia, jak mówię, nie jest w pełni rozpoznana, ale już dziś wiemy, że to nie jest tak, że ludzie się jąkają, bo ich rodzice popełniają błędy wychowawcze. Nie. To nie jest tak, że ludzie się jąkają, bo ktoś się przestraszył psa w dzieciństwie. Nie. To nie jest tak, że ktoś się uderzył w szafkę i dlatego się jąka. Ani tak, że komuś się urodziła młodsza siostra. Ja przez lata obwiniałam siebie o to, że coś się podziało dawno temu, bo w niewłaściwym momencie się urodziłam. Nie, to nie jest o tym. Jąkanie to kompleksowy problem. Nie ma jednej przyczyny, ale też nie ma jednej, zawsze skutecznej metody terapii. To jąkanie chroniczne, choć raczej nazywamy je już teraz utrwalonym, to, które już trwa kilka lat i przechodzi z dzieckiem razem przez czas rozpoczęcia nauki szkolnej, ono może znacząco wpływać na jakość życia osoby i to potwierdziły wyniki badań prowadzonych niemalże na całym świecie. Dlatego wczesna interwencja w jąkaniu, wtedy, kiedy ono się pojawia, jest postulowana jako najbardziej skuteczna. Od lat próbowano odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ludzie się jąkają. Wiecie Państwo, różne snuto przyczyny. W odległych latach, kiedy bardzo mocno rozgościła się w logopedii psychiatria, formułowano takie stwierdzenia, że prawdopodobnie ludzie się jąkają, bo mają cechy neurotyczne, są nerwicowi. I czasami ludzie próbują dalej uporczywie przekonywać nas, że tak jest. Przecież to widać, że on jest nerwowy, przecież widać, że on się stresuje. Nie. Wyobraźcie sobie Państwo, że ja tutaj stoję przed Państwem i ja nie panuję nad moim ciałem. On odmawia mi posłuszeństwa. To trochę tak, jak jeździć po bardzo dużym, ruchliwym mieście z ogromnym ruchem, niesprawnym samochodem. Jesteście wtedy spokojni? Jesteście zrelaksowani? Zgaśnie mi na środku skrzyżowania i cóż z tego? Uwielbiam takie wyzwania. Chyba nie, prawda? To chyba tak nie działa. No właśnie. Cóż my dzisiaj wiemy? Dzisiaj w świetle stale nadbudowywanej wiedzy o jąkaniu, stale dokładanych kolejnych wyników badań, my już wiemy, że jąkanie jest zaburzeniem neurorozwojowym o wieloczynnikowej etiologii z taką komponentą epigenetyczną. Za chwilę o tym opowiem trochę więcej. Jak Państwo widzicie na slajdzie, wskazuje się na takie cztery grupy czynników, które mają wpływ na to, że ludzie zaczynają się jąkać, ale nie tylko na to, także na to, że to jąkanie albo się wycofuje, albo zostaje z kimś, utrwala się i często nasila. Spróbujmy tak szybciutko po kolei przyjrzeć się tym czterem grupom czynników. Pierwszą z nich jest grupa czynników neurofizjologicznych. Zaliczamy tutaj z jednej strony genetykę, neurologię, motorykę i płeć. O płci już więcej nie będę mówić, powiem tylko tyle, że jest to sprawdzone na podstawie wielokrotnie powtarzanych badań. Więcej osobników płci męskiej
jąka się w życiu dorosłym niż kobiet. W wczesnym okresie, wczesnego dzieciństwa proporcje, jak wspomniałam, są podobne, a potem jednak mamy znacznie mniej jąkających się dziewczynek. Jak to już jest z tą genetyką? Od najwcześniejszych lat, kiedy badania genetyczne nie były jeszcze zaawansowane, kiedy wyłącznie prowadzono wywiady, już było widać, że w pytaniach o to, czy mamy w rodzinie jąkających się krewnych, to się bardzo często powtarzało. Co więcej, dzisiaj już wskazuje się na to, że nie tylko to, czy mamy w rodzinie jąkających się krewnych, jest czynnikiem, który może potwierdzać to, że to jąkanie się pojawi, ale także to, jaki był przebieg jąkania u tychże krewnych w rodzinie. Otóż, co zaobserwowano, jaką prawidłowość, jeśli ktoś w rodzinie się jąkał, ale jąkanie u niego ustąpiło w okresie wczesnego dzieciństwa, to są duże szanse, że ten wzorzec się powtórzy. Co więcej, dzisiaj mówi się, że te czynniki genetyczne to raczej pewna forma predyspozycji. Prawdopodobnie tutaj takie ogromne badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych przez zespół pana profesora Drainy potwierdzają, że istnieje gen albo raczej grupa genów, które mogą być odpowiedzialne za przenoszenie pewnej predyspozycji do jąkania, ale nie tylko do jąkania, także do innych zaburzeń, w tym zaburzeń w komunikowaniu się. Jednak to, na co w ostatnich latach zwraca się największą uwagę, to neurologia, ponieważ jeśli chodzi o czynniki genetyczne, to bardzo często podnoszone jest takie stwierdzenie, że to jest tak, że ktoś może mieć predyspozycje genetyczne i jąkać się, ale też przestać się jąkać. Ale ktoś może nie mieć tych predyspozycji genetycznych, a jednak zacząć się jąkać i to jąkanie może z tą osobą zostać. O co w takim razie chodzi z ową neurologią? Wiele wyników badań opartych na dowodach naukowych, na dowodach z badań empirycznych potwierdza, że prawdopodobnie, i to jest w ostatnim okresie bardzo ciekawe badania, które prowadziła grupa naukowców ze Stanów Zjednoczonych, Australii, Izraela i Niemiec, w którym pokazywano, że analiza ponad 200 artykułów naukowych, w których opisywano wyniki badań polegających na neuroobrazowaniu mózgu w różnych próbach wśród dzieci i dorosłych, wykazały istnienie różnic nie tylko funkcjonalnych, ale także strukturalnych pomiędzy mózgami osób dorosłych, jąkających się i niejąkających się. Przez lata mówiono, że być może jest to powodem tych różnic są zabiegi kompensacyjne mózgu, odpowiedzi na jąkanie. Ale ostatnie lata, ostatnia dekada przynoszą badania prowadzone wśród dzieci, dzieci po trzecim roku życia. Kraje zamożne stać na takie badania, gdzie monitoruje się rodziny, w których jąkanie występuje. Badaniem neuroobrazowania mózgu obejmuje się dzieci przed trzecim rokiem życia, zanim jąkanie wystąpi i jeśli jąkanie wystąpi, powtarza się to badanie. I wtedy można stwierdzić, i to już również zostało udowodnione, że te mózgi są zbudowane inaczej i pracują inaczej, inne obszary są aktywne w porównaniu z grupą kontrolną, a inne nie są aktywne. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że to zmienia naszą optykę patrzenia, myślenia o jąkaniu. To dziecko ma predyspozycję, żeby się jąkać. To dziecko, jak powiedziała pewna cudowna nastolatka, biorąca udział w zajęciach grupowych dla dzieci jąkających się, ma inne oprogramowanie w mózgu. Ona musi z tym oprogramowaniem nauczyć się żyć. Czynnikiem, który jest niezwykle istotny dla tych dzieci, jest czynnik czasu. Te dzieci potrzebują często więcej czasu, żeby rozpocząć wypowiedź. Ale jeszcze innym czynnikiem, który jest dla tych dzieci niezwykle istotny, jest też to, w jaki sposób one same reagują na swoje jąkanie i w jaki sposób otoczenie reaguje na swoje jąkanie. Ja zaraz do tej kwestii wrócę, ale pozwólcie Państwo, że na chwilę pochylę się nad drugą grupą czynników związanych z rozwojem mowy i języka. I teraz te dwie grupy, czynniki neurofizjologiczne i czynniki związane z rozwojem mowy i języka, to są te czynniki, które uznaje się za te, które mają przede wszystkim wpływ na samo pojawienie się jąkania. One jeszcze nie determinują, czy to jąkanie z dzieckiem zostanie.
one najbardziej wywierają wpływ na to, że jąkanie w ogóle się ujawni. No, jeśli Państwo zastanowicie się nad tym, nad kwestią czynników lingwistycznych, jaki jest czas, kiedy jąkanie najczęściej się pojawia? Kiedy dzieci mówią pojedynczymi wyrazami, kiedy tworzą proste równoważniki zdań przed drugim, po drugim roku życia, często się nie jąkają. Jąkanie ujawnia się wtedy, kiedy mowa przechodzi na wyższe plato. To jest tak, jak z nami, kiedy uczymy się języków obcych. Znacznie łatwiej nam być płynnymi w obcym języku, kiedy mówimy w sposób bardzo prosty. Zgodzicie się Państwo ze mną? Kiedy opanowywałam już jako dorosła osoba, uczyłam się języka angielskiego, to przedstawianie się, pytanie, jak ktoś się ma, czy powiedzenie, że jestem z Polski i że mój angielski jest słaby, to wszystko było okej. Do momentu, dopóki nie zaczęłam się rozkręcać, bo jak zaczęłam rozbudowywać moje umiejętności językowe, to nagle okazywało się, jaka ja jestem niepłynna, jak często się potykam, jak ta moja fluencja się rwie. Dokładnie tak samo jest z dziećmi. To jąkanie najczęściej ujawnia się wtedy, kiedy one przenoszą się na ten wyższy poziom. Co więcej, kiedy można prognozować, że jąkanie wystąpi? U tych dzieci, u których jakiekolwiek zakłócenia tego rozwoju mowy i języka zachodzą, czyli u dzieci, które mają opóźniony rozwój mowy. Rodzice często o tym mówią, że to są takie dzieciaki, które na przykład nie mówiły przez 2 lata, a potem poszły po chwili i nagle się ta mowa rozhamowała. Pójście do przedszkola sprawiło, że dzieci zaczęły bardzo dużo mówić i pojawiło się jąkanie. To są te dzieci, u których występują wady wymowy, u których motoryka jest słabsza. To jest powiązane z czynnikiem neurofizjologicznym. Rzeczywiście wzorce motoryczne dzieci jąkających się są słabsze niż u grup kontrolnych. Ale co więcej, to jest niezwykle ciekawy fakt, jąkanie może pojawić się u dzieci, u których mowa się rozwija ponadnormatywnie, u tych tak zwanych małych dorosłych. Rodzice dzwoniący do logopedy, którzy umawiają się na konsultację logopedyczną z jąkania, czasami z dumą mówią, on tak pięknie mówi, wie pani, on przed 2 rokiem życia wymawiał już wszystkie dźwięki, on ma taki bogaty zasób słownictwa, on tyle potrafi powiedzieć. My logopedzi wiemy, że to jest niestety czynnik ryzyka, że prawdopodobnie ten malec nie potrafi się uporać z tym tak szybko rozwijającym się nabywaniem mowy i języka. Kolejna grupa czynników to tak zwane czynniki psychologiczne albo określane też mianem emocjonalnych. Tu chodzi o takie kwestie, które można zaobserwować u grupy dzieci, u których jąkanie częściej będzie miało tendencję, żeby się utrwalać, które są niepokojące. To są dzieci, które mają problem z regulacją emocji. Dzieci, które bardzo łatwo się wzbudzają, potrafią się rozpłakać z błahego powodu, potrafią bardzo mocno awanturować się o coś, a trudno jest je uspokoić. U takich dzieci może być nieco trudniej z uporaniem się w momencie, kiedy te objawy jąkania się pojawią. To są też dzieci, które mają skłonności perfekcjonistyczne. Przepięknie przed chwilą młodzi ludzie występujący przede mną powiedzieli, pozwól nam popełniać błędy. Oczywiście my wiemy, że popełnianie błędów jest świetną okazją do uczenia się, że kiedy popełniamy błędy, świat się nie kończy, że tak naprawdę popełnianie błędów to jest najlepsze, co nam się może przytrafić. Błędy to jest dobrodziejstwo. Tyle tylko, że czasami w naszych gabinetach pojawiają się dzieci, które bardzo źle radzą sobie z porażką, które się nie godzą na porażkę, które nie chcą już po raz kolejny powtórzyć. Rodzice mówią o tym, on nie potrafi przegrywać. On nie chce grać w grę, jeśli przegrywa. Tacy mali perfekcjoniści, którzy sami sobie podnoszą presję, którzy sami stawiają sobie bardzo wysokie wymagania, niekoniecznie modelowani przez swoich rodziców, naprawdę mają znacznie większe szanse, że z nimi jąkanie zostanie, bo oni bardzo źle reagują na swoje jąkanie. Do tych czynników emocjonalnych zalicza się też to, jak dziecko radzi sobie ze zmianą, jak znosi różnego typu wahnięcia w swoim otoczeniu, w jaki sposób potrafi się adaptować do trudniejszych warunków, kiedy coś się dzieje. Z tym też bywa bardzo różnie. Wśród tych czynników emocjonalnych jest również to, jak dziecko, ale nie tylko dziecko, ale i jego rodzice reagują na jąkanie. Bo wiecie Państwo,
jest coś, co warto rozumieć i wiedzieć. Jąkanie bardzo często jest tematem tabu. Jąkanie bardzo często w naszych realiach, ale nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, jest traktowane jak coś, o czym nie wolno wspominać. Czy ktoś z Państwa ma dziecko, które miało wadę wymowy? O. Czy dziecko, które nie wymawia R, albo nie wymawia sz, mówi zamiast szafa, mówi safa, albo szafa, albo safa. Czy to jest powód, żeby o tym nie rozmawiać? Jak szliście do logopedy, mówiliście, po co idziecie do logopedy? A zatem wyobraźcie sobie Państwo, że trochę inaczej jest z jąkaniem. Kiedy dziecko zaczyna się jąkać, to rodzice czasami dzwonią do mnie i mówią, a co mamy powiedzieć, jak mamy mówić, że do Pani idziemy? Co mamy mówić? Jak myślicie, dlaczego mają takie reakcje? Bo jąkanie jest objęte swoistą zmową milczenia. O jąkaniu się nie mówi. Zapytanie, jak reagują na jąkanie dziecka, rodzice bardzo często mówią, nie reagujemy. Ja bym mogła Państwa zapytać, jak Państwo reagują na moje wystąpienie dzisiaj? Moglibyście powiedzieć, jesteśmy tak zmęczeni, że już nie reagujemy. Nieprawda, reagujecie. Reagujecie w sposób taki, na jaki Wam pozwala stopień zmęczenia. Macie lekko przerażone miny, czasami wyglądacie na trochę skołowanych. Niektórzy się uśmiechają, ale to już jest taki uśmiech absolutnego, z absolutnej rozpaczy. To się kiedyś skończy, my się stąd kiedyś wydostaniemy. Nie da się nie reagować. To jest absolutnie naturalne, że my reagujemy. I kiedy rodzic mówi, że nie reaguje, to oznacza, że nic nie mówi, ale reaguje jego ciało. I teraz moje pytanie do Państwa. Jeśli jest się malutkim dzieckiem, co się lepiej czyta, co się lepiej odbiera, co się lepiej dekoduje? Słowa rodziców czy mowę ciała? Dokładnie tak. To jest trochę tak jak ze mną, kiedy uczyłam się języka angielskiego na wczesnym stadium, ja głównie czytałam mowę ciała znajomych mojego męża. I kiedyś powiedziałam mu, ten prawnik, on ma nieczyste intencje. A mój mąż powiedział, moja droga, z twoim angielskim to ty sobie możesz stawiać takie hipotezy. Po czym kilka miesięcy później powiedział, ten prawnik miał nieczyste intencje. Skąd ty o tym wiedziałaś? Bo ja czytałam tylko mowę ciała, bo to, co oni mówili, było poza moim zasięgiem. Tak jest z małymi dziećmi. Dlaczego rodzice nie reagują na jąkanie? Dlaczego starają się nie reagować werbalnie na jąkanie? Ponieważ przed wielu, wielu laty ukuta była pewna teoria mówiąca, że jąkanie rodzi się w uszach matki. Że to osoba, ta, która jest z dzieckiem, w czasie tych pierwszych chwil, kiedy jąkanie się pojawia, w sposób, w jaki zareaguje, może to jąkanie zaindukować, utrwalić, rozwinąć. Ta teoria została obalona, ona już od dawna nie jest obowiązująca, ale po całym świecie rozlała się wiadomość, nie reaguj na jąkanie, nie rozmawiaj o jąkaniu, nie mów. Błagam, odradzajcie rodzicom takie reakcje. Ważne jest, żeby mówić, żeby dziecko uspokoić, żeby dziecku pokazać, że okej, czasami nam się mówi źle. Podać przykład, dzisiaj miałam wykład, cały dzień byłam na nogach, wcześniej koordynowałam swoje seminarium, dzisiaj jestem zaszczycona tym, że występuję przed Państwem, ale mój mózg już powoli odmawia posłuszeństwa, mój język się plącze, nie mówię płynnie i mam do tego prawo i dzieci też mają do tego prawo, tym bardziej, że one się jeszcze ciągle uczą mówić, a postawa rodziców to jest jeden z tych kluczowych czynników emocjonalnych. Im więcej rodzice wiedzą, im więcej rozumieją, tym lepiej. Obawiam się, że nie ma na sali nauczycieli przedszkola. Podpytałam siedzącą za mną uroczą panią, kto jest audytorium tutaj. Prawdopodobnie nie ma na sali nauczycieli przedszkola, ale być może znacie takowych. Cudownie, cudownie, błagam. O, fenomen. Proszę pamiętać. To wy jesteście tymi, którzy mogą rodziców podbudować. To wy jesteście tymi, którzy mogą rodzicom powiedzieć wszystko w porządku. Najważniejsze, żeby pani zdobyła jak najwięcej informacji, żeby państwo nie bali się. To nie państwo jesteście winni temu, że dziecko się jąka, ale... I tu przechodzimy do czynnika środowiskowego. Rodzice nie wywołują jąkania, ale przychodzą do nas potwornie obciążeni poczuciem winy. Czasami mówią straszne rzeczy na swój temat. Pewien tata powiedział mi, żona pojechała w delegację, a myśmy mieli rowerek nowy. Ja mu ten rowerek skręciłem i on wsiadł na ten rowerek. Jak wyrżnął w półkę, to następnego dnia zaczął się jąkać.
Nie, to nie jest o tym. Pewne traumatyczne wydarzenia mogą zadziałać jak wyzwalacz, ale one nie są odpowiedzialne za to, że ktoś się jąka. Natomiast środowisko może bardzo dużo dobrego zrobić w tym pierwszym okresie, ale nie tylko, także u dzieci starszych, a nawet młodzieży, a nawet dorosłych. Te negatywne reakcje na jąkanie po stronie środowiska, brak akceptacji dla jąkania sprawiają, że to jąkanie staje się coraz bardziej okropne, a w jąkaniu najlepsze, co można zrobić, to je odokropnić, bo jeśli jąkanie jest akceptowane, jeśli jąkanie jest traktowane jako inna forma mówienia, to nie ma reakcji walki, nie ma prób unikania i wtedy możemy pracować nad tym, żeby był z nami spełniony, dobry mówca. Jak już powiedziałam, w przypadku maluszków bardzo często nam się udaje to jąkanie całkowicie wyrugować, wycofać. Nam, może źle się wyraziłam, naturze z niewielką naszą pomocą. Natomiast jeśli dzieci nam zaczynają rosnąć, a jąkanie z nimi ciągle jest, to miejmy świadomość, te dzieci będą się jąkać. Te dzieci pójdą do szkoły, a ich sytuacja szkolna najczęściej nie jest łatwa. Młodzi ludzie trochę nam zasygnalizowali, jak oni widzą szkołę. Ja pracuję na co dzień z dziećmi w wieku szkolnym, z młodzieżą, sama też z kolegami, koleżankami robiłam takie badania i mamy to potwierdzone wynikami naszych polskich badań, ale też wynikami znacznie bardziej zaawansowanych badań prowadzonych na świecie. Sytuacja szkolna dzieci jąkających się jest niezwykle trudna. Niezwykle trudna. Często są znacznie mniej aktywne na lekcjach, często są wykluczone. W tej strukturze socjometrycznej klasy często zajmują znacznie słabsze pozycje. Co więcej, bardzo często doświadczają dokuczania, przedrzeźniania, mobbingu szkolnego. Robiliśmy takie badania we współpracy z Uniwersytetem Alberty, z panią profesor Marlin Langevin z Alberty. Przekonaliśmy się na grupie 75 jąkających się polskich dzieci, 73 dzieci, które miały inne problemy logopedyczne, ale nie jąkanie i 97 dzieci, które nie miały żadnych problemów z komunikowaniem się, że najbardziej dokuczano dzieciom jąkającym się. To jest o tyle trudne, że wiecie Państwo, jąkanie świetnie się nadaje do dokuczania. Czy przychodzi Państwu na myśl jakiś film, jakiś materiał, w którym przedrzeźniano, wyśmiewano się z osoby jąkającej się? Jak zostać królem? To był świetny film, który zrobił dużo dobrego. A czy ktoś z Państwa może widział film Rybka zwana Wandą? Słynne postaci z Monty Pythona i świetna rola jąkały, Kena jąkały, gra odgrywana przez Michaela Palina. Wiecie Państwo, to był film, który wstrząsnął środowiskiem samopomocowym, ruchu samopomocowego osób jąkających się na całym świecie. Michael Palin, odgrywając tę rolę, nie miał wcale intencji, żeby dokuczać, wyśmiewać się, przedrzeźniać. Taka była kreacja filmowa. A jednak w tym filmie zostało pokazane wiele bardzo negatywnych stereotypów. Dzieci jąkające dostają w skórę, bo naprawdę łatwo jest im dokuczać. I często życie szkolne staje się dla nich bardzo trudne. Często to, co dzieje się w szkołach, tych szkolnych karierach tych dzieci, to jest coś, co ciągnie się z nimi przez całe życie. Czasami, kiedy wracamy do tego w rozmowach z rodzicami, którzy sami się jąkają, to mówią, ja nie chcę, żeby on przeżywał to, czego ja doświadczałam. Pewna mama, lekarka, powiedziała mi, że tak naprawdę odzyskała siebie dopiero wtedy, kiedy zaczęła odnosić sukcesy. I to nie na studiach medycznych. To dopiero wtedy, kiedy zaczęła odnosić sukcesy zawodowe, robić kolejne stopnie specjalizacji, to dopiero wtedy zaczęła sobie udowadniać, że jest coś warta. Ale doświadczenia ze szkoły cały czas wracały za nią, jak taka zła mantra. Jak wspieramy w środowisku dzieci jąkające się? No cóż, tutaj wyniki badań nie są zbyt optymistyczne. Z jednej strony badania prowadzone na całym świecie, także w Polsce, pokazują, że jednak nauczyciele nie mają dostępu do najświeższych danych i często nie ma czegoś takiego jak
kształcenie, jak, w jaki sposób postępować z uczniem, który ma problemy w komunikowaniu się, niekoniecznie z jąkaniem. Co więcej, najczęstsza forma wsparcia, którą się rekomenduje nie tylko w naszym kraju, w wielu krajach, gdzie logopedia jest znacznie lepiej rozwinięta, to jest skierowanie do specjalisty. I wydawałoby się tak, to jest najlepsze, co można zrobić, niech idzie do specjalisty. Problem polega tylko na tym, że ten specjalista czasami ma dla dziecka czas raz w miesiącu. A on musi każdego dnia radzić sobie z jąkaniem w każdej sytuacji, w szkole i w domu. On często nie znajduje zrozumienia dla tego, co przeżywa, nie tylko wśród swoich rówieśników, ale wśród swoich najbliższych osób. On słyszy czasami od rodziców, gdybyś się bardziej postarał, pomyśl, co chcesz powiedzieć, zastanów się, bo ci sami rodzice słyszą, że ten młody człowiek czasami mówi płynnie, że są liczne sytuacje, kiedy on się świetnie wypowiada, bo takie jest jąkanie. Jąkanie polega właśnie na tym, że czasami jest super płynnie, a czasami w najmniej odpowiednich momentach jest zupełnie inaczej. Badania mówią, potwierdzają to jednoznacznie, że tak naprawdę efektywność terapii jest wtedy, kiedy jesteśmy w stanie działać nie tylko na samego młodego człowieka, ale wtedy, kiedy jesteśmy w stanie zaangażować do terapii jego bliskich, zwłaszcza jego rodziców, ale mieć też wsparcie w jego środowisku ze strony tych osób, które są dla niego naprawdę ważne i które wywierają realny wpływ na jakość jego życia. Państwo wiecie, jaki wpływ na jakość życia waszych uczniów wywierają rówieśnicy. Ci, którzy mają w domu dzieci w wieku szkolnym, wiedzą, jak ważne stają się dla nich relacje z grupą, relacje z kolegami. To już nie jest ten czas jak w przedszkolu, kiedy dla dziecka pani jest całym światem. Jeśli pani nauczycielka go lubi, wszystko jest inne. To się zmienia, my o tym doskonale wiemy. Co takiego zatem powinno dziać się w interwencji logopedycznej? Tak jak wspomniałam przed chwilą, z jednej strony najskuteczniejsze są te podejścia, w których silnie zaangażowana jest w terapię rodzina. Dlaczego? Bo jeśli rodzice rozumieją, o co wchodzi w terapii, to oni będą wspierać dziecko zarówno w domu, jak i walczyć o dzieciaka w każdym innym środowisku. Co więcej, jak powiedziałam przed momentem, jeśli w tę terapię jest zaangażowana dalsze i bliższe środowisko dziecka, wtedy jest szansa, że ten dzieciak będzie w stanie funkcjonować w pełni swoich możliwości. Nie wiem, czy Państwu coś mówi tak zwany medyczny model niepełnosprawności i społeczny model niepełnosprawności. Być może tak, ale to jest trochę o tym, że zmienia się postrzeganie niepełnosprawności na przestrzeni lat, tak jak zmienia się pojęcie zdrowia i choroby, dobrostanu, zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia. Jąkanie jest niepełnosprawnością, jest specyficzną formą niepełnosprawności. Osoby jąkające się czasami mówią, to jest przerażająca niepełnosprawność, bo jeśli ktoś jeździ na wózku, to od razu widać, że jest niepełnosprawny. Co więcej, ludzie raczej już dziś nie ośmielają się żartować z niepełnosprawności osób jeżdżących na wózku. Natomiast jąkania nie widać. Nikt nie ma wypisane na czole, ta osoba się jąka. Ta osoba może w pewnych sytuacjach mówić płynnie, a w pewnych sytuacjach nie. W Stanach Zjednoczonych odnotowano przypadki, po których zresztą stworzono specjalną kartę dla ludzi jąkających się, gdzie te osoby były dyskryminowane na lotniskach, ponieważ na pytania ze strony służb zajmujących się bezpieczeństwem osoba jąkająca nie była w stanie spokojnie i płynnie i pewnie odpowiadać. W związku z czym oficer, który sprawdzał tę osobę, doszedł do przekonania, że ta osoba musi mieć coś do ukrycia, że z tą osobą musi być coś nie tak, więc zalecimy dodatkową, bardzo wnikliwą kontrolę. To jest nie fair. Kiedy mówiłam o społecznym modelu niepełnosprawności, to myślałam o nim w opozycji do tak zwanego medycznego modelu. W medycznym modelu niepełnosprawności mówiło się, ty jesteś zepsuty, ty jesteś chory, trzeba cię naprawić, trzeba cię przywrócić społeczeństwu. Upowszechniający się dzisiaj społeczny model niepełnosprawności stawia sprawę trochę inaczej, zwłaszcza w odniesieniu do jąkania. Ty się jąkasz. To, że się jąkasz, ma podłoże neurofizjologiczne
nie możemy oczekiwać od Ciebie, że Ty się naprawisz, jeśli minął jakiś okres czasu. Możemy oczekiwać, jeśli Ty będziesz chciał, że będziesz starał się pracować nad swoją mową, że będziesz chciał mówić lepiej, płynniej, żeby Ci się lepiej komunikowało, ale ważne jest to, czego Ty chcesz, czy Ty chcesz mówić płynniej. Naszym jednak zadaniem społeczeństwa jest stwarzanie Ci takich warunków, żebyś Ty się mógł realizować z jąkaniem czy bez, zapewniając dzieciom jąkającym, że one mogą mówić jak chcą, płynnie czy nie, bo ważne jest to, co mają do powiedzenia. Jakie stąd płyną wnioski? A mianowicie jest znaczne zróżnicowanie tego, w jakiej kondycji komunikacyjnej dzieci są w ławach szkolnych. To, jak się komunikują, ma niewątpliwie ogromny wpływ na ich karierę szkolną, ale też na jakość życia. Natomiast co jest naprawdę istotne dla poprawy ich funkcjonowania, to to, żeby terapia logopedyczna nie ograniczała się wyłącznie do gabinetu logopedycznego. Bo jeśli dziecko zamyka się w gabinecie z logopedą, to może tam robić cuda, ale prawdopodobnie nic z tych cudów nie wydarzy się poza gabinetem. Terapia jest wtedy skuteczna, kiedy wychodzi poza to sztuczne laboratorium, jakim jest gabinet logopedy. Jeśli ona jest przenoszona na warunki naturalne, warunki domowe, warunki grupy rówieśniczej, warunki szkolne. Dlatego takim jednym z najistotniejszych czynników jest zbudowanie zespołu terapeutycznego. I na tym polega skuteczność interwencji logopedycznej w jąkaniu. W pierwszej kolejności jednak mówimy o profilaktyce. Ja już tę profilaktykę odrobinkę Państwu zapowiedziałam. To, co dzisiaj robimy, to jest profilaktyka. Ja wierzę, że jeżeli nawet Wasze mózgi nie są już w stanie przyswajać, jesteście wyczerpani, wykończeni, macie ochotę już tylko wrócić do domu, to prawdopodobnie osadzi się w Waszych mózgach komunikat, że jąkanie ma coś wspólnego z mózgiem, czy tak? Świetnie. To pomyślmy, mocno upraszczając sprawę. Od astmatyka nie oczekujemy, że nie będzie kaszlał. Mam rację? Okej. To dziecko jąkające ma prawo się jąkać. Okej? Super. Nie będziecie mówić uczniowi jąkającemu, nie jąkaj się. Nie powiecie mu, mów płynnie. Dobra? Powiecie, interesujące jest to, co chcesz powiedzieć. Proszę, dokończ. Pozwólcie, że przytoczę pewną historię. To jest historia, która mną najbardziej wstrząsnęła w całej mojej karierze zawodowej. Rafał, imię niezmienione, pozwolił mi cytować tę historię. Student psychologii Uniwersytetu Śląskiego, dziś świetny terapeuta, rewelacyjny terapeuta. Trafił do mnie na pierwszym roku. Kiedy zaczęliśmy rozmawiać o jego historii życia, opowiedział mi swoją historię, jak to wyglądało. Mówi mi, pani Kasiu, ja zawsze byłem społeczny, ja zawsze uwielbiałem występować. To było genialne, bo ja się wyrywałem do każdego przedstawienia. I tak było do szóstej klasy. Ja się jąkałem, tak, ale zawsze byłem pierwszy do każdego przedstawienia. W szóstej klasie zmieniła nam się pani polonistka. I ona się chyba bała jąkania. Bo kiedy było kolejne przedstawienie, to ona do mnie powiedziała takim słodkim i czułym głosem, Rafciu, będziesz drzewem. Ona miała dobre intencje. Ona była przekonana, że szumieć jest w stanie płynnie. Ale wiecie, Rafał był na to zbyt inteligentny. Rafał wiedział, co to dla niego oznacza. On odczytał ten komunikat w tylko jeden możliwy sposób. Nie nadaje się do wygłaszania przemówień. Nie nadaje się do występowania przed publicznością. Jedyne, co mogę zrobić, to szumieć w miarę płynnie, jak to drzewo. To był początek jego problemów. Rafał opowiadał, że z każdym rokiem było coraz gorzej, a w liceum bloki, które miał, współruchy, których się dorobił, były już tak duże, że ponieważ na przykład jeden z logopedów uczył go upłynniania mowy poprzez wystukiwanie rytmu nogą, to mówił, na początku mi to bardzo pomagało, ale z czasem, kiedy coś mówiłem, to koledzy musieli trzymać ławkę, bo to nie ja stukałem nogą, tylko całe moje ciało stukało. Dorobił się kilkudziesięciosekundowych bloków na początku wypowiedzi. Miał fajną klasę, wspierającą, koledzy go rozumieli, ale raczej żaden z nauczycieli nie odważał się wywołać go do odpowiedzi ustnej. Wszyscy wiedzieli, Rafał się jąka, nie wolno go męczyć. Do czasu, kiedy w ostatniej klasie liceum zmieniła się polonistka. Uczniowie widzieli o niej tylko tyle, że to jest niesamowita kosa.
że jest niezwykle wymagająca. Rafał mówi, zaraz na początku nowego roku szkolnego pani polonistka wyrwała mnie do przeczytania mojego wypracowania na forum klasy, na co wszyscy wybuchnęli śmiechem, a ona z grobową miną zapytała, o co chodzi. Wtedy ktoś grzecznie wytłumaczył, pani profesor, to się raczej nie da, bo Rafał nie czyta. Na co nauczycielka zapytała, co to znaczy nie czyta, nie umie czytać? Nie no, umie, tylko się jąka. I wtedy pani powiedziała, ale mnie to nie interesuje. Jak umie czytać, to niech czyta. I Rafał mówi, czytałem to wypracowanie przez całą godzinę. Dusiłem się. Klasa siedziała zamurowana, nikt nic nie mówił, nikt nie ośmielił się śmiać. Ja skończyłem, a ona zachowała się tak, jakby w ogóle nie słyszała mojego jąkania. Ona wypunktowała, co jak zrobiłem, co było dobre, co było słabe, na co mam w przyszłości zwrócić uwagę i powiedziała, no i co? Nie taki diabeł straszny, jak go rysują. Bierz się, chłopie, do roboty i czytamy. Umiesz czytać. I Rafał mówi, to mu dodało wiatru w żagle. On się zaczął zgłaszać. Mało tego, klasa zaczęła naciskać, żeby się zgłaszał. On był po prostu idealny, bo jak on czytał wypracowanie, to pół lekcji na to szło. Rafał mówi, jąkałem się coraz mniej. Na co koledzy mówili, Rafał, udawaj. Poświęć się, chłopie, dla dobra sprawy. On był klasowym liderem. Zobaczcie, Rafał mówi, to był początek wychodzenia z problemu. Ja znowu zaczynałem wierzyć w siebie. Ba, żeby przekroczyć swoją strefę komfortu, nie poszedł na studia w mieście, w którym mieszkał. Przyjechał tutaj, na Śląsk, żeby sobie utrudnić sytuację. A kiedy zgłosił się do mnie, to powiedział, ja nie muszę mówić płynnie. Ja tylko się chcę mniej bać. Bo wie pani, ja lubię się komunikować z ludźmi. To żebym się mniej przejmował ich reakcjami, żebym się mniej bał. Rafał to jest mój idol. Rafał to jest mój guru. Wiele się od niego nauczyłam. Ale przede wszystkim nauczyłam się tego, że dzieciom można przyprawić skrzydła. Że dzieciom można też te skrzydła obciąć. Że niemal każde słowo, które wypowiemy, może na nich podziałać. Że takie delikatne słowo jak Rafciu, może ty będziesz drzewem, może kogoś zablokować na lata. Profilaktyka trzeciorzędowa, bo ta drugorzędowa jest o tym, żeby wcześnie wychwytywać dzieci z grupy ryzyka. Profilaktyka trzeciorzędowa jest o czym najbardziej chcę dzisiaj z Państwem rozmawiać. O tym, co można zrobić, kiedy dziecko już się jąka. Co można zrobić, kiedy w szkole ten mózg już się jąka. Pozwolić mu nie mówić? Nie, bo on się zamknie, on się schowa do skorupki. Wyciągać go na środek? Delikatnie, bo można go zranić. Słuchajcie, to jest niezwykle delikatna materia. To jak to robić? W pierwszej kolejności upowszechniać wiedzę o jąkaniu. Ja zachęcam, żebyście Państwo odwiedzali nasze strony. Ta strona, która się wyświetla po lewej stronie slajdu, www.konferencja.zpm.edu.pl, to jest strona, gdzie znajdziecie mnóstwo materiałów, świetne filmy dokumentalne. Naprawdę włożyliśmy mnóstwo wysiłku i cały czas nad tym pracujemy, żeby tej wiedzy o jąkaniu w Polsce było jak najwięcej. Slajd, jak mówić o jąkaniu w szkole, plakat. Dziś jeszcze mieliśmy go w kilkudziesięciu kopiach, ale na naszym seminarium rozdaliśmy wszystkie, z czego się bardzo cieszymy, ale jest do pobrania ze strony chociażby Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. W szkole da się mówić o jąkaniu, pod warunkiem, że się go nie boimy i pod warunkiem, że mówimy o nim w sposób pełen szacunku dla inności i w pełen otwartości na jąkanie. To nie jest o tym, żeby pokazywać dziwoląga. Dziecko, które się jąka, nie jest dziwolągiem. Dziecko, które się jąka, chce być traktowane tak samo, jak cała reszta. Co się dzieje w terapii, moglibyście mnie Państwo zapytać. Na czym ta terapia polega? Jest tu dzisiaj ze mną, jestem jej kierowcą, jedna z najlepszych specjalistek w dziedzinie jąkania, modyfikacji jąkania, pani Lucyna Jankowska-Szafarska. Lucynko, proszę, pomachaj do Państwa. Czuję się na pewno speszona. To jest osoba, dzięki której znalazła się w Polsce absolutnie fenomenalna, rewelacyjna książka Karla Della, ucznia Charlesa Van Rijpera, Terapia jąkania u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Książka jest wyjątkowa, bo to jest książka, w której uczeń
jest pokazany jak człowiek, jak podmiot, jak ktoś, z kim można negocjować, jak ktoś, z kim można rozmawiać. I to jest coś, za co ja kocham podejście modyfikowania jąkania. W tym podejściu nie uczy się dziecka płynności, nie zmienia się całego sposobu jego mówienia. W tym podejściu uczy się dziecko lżej jąkać. Im wcześniej zacznie się to robić, tym łatwiej jest to zrobić. Dorosła osoba, osoba, która ma 20, 30 lat, która od 17, 18, 20 lat się jąka, kiedy przychodzi do logopedy czy do psychologa i ten mówi jej, nauczy pana lżej się jąkać. Patrzę na tego specjalistę jak na wariata. Ja tu nie przyszedłem się lżej jąkać. On przyszedł się nie jąkać. Prawda? Więc ja czasami nawet nie mówię o tym na początku, że ja będę uczyć lżej się jąkać. Ja się pytam, czego ty chcesz? I ten człowiek najczęściej mówi, żebym się nie jąkał. Ja wtedy powolutku, krok po kroku muszę mówić, że na tym etapie to już nie jest o tym. Że na tym etapie to jest o tym, żeby mówienie sprawiało frajdę. Żeby ktoś chciał mówić. Żeby ktoś, nawet lekko się jąkając, mógł wygłaszać wykłady. Mógł jeździć na konferencje, robić prezentacje, żeby mógł być jąkającym się nauczycielem, wykładowcą, profesorem. Ba, jąkającym się prezydentem, jak wspomniałam, Joe Bidena. To się da, ale rzeczywiście początki są takie, zwłaszcza u osób starszych, że ta wizja, że ja chcę go uczyć akceptacji jąkania, a pani by też chciała zaakceptować coś, czego pani nienawidzi? Ja wiem, że akceptacja zaczyna się, najczęściej oznacza początek zmiany, że kiedy coś zaakceptujemy, to jesteśmy w stanie się z tym rozprawiać, ale na to się nadbudowuje moja wieloletnia wiedza, także psychologiczna. Tej osobie powiedzieć coś takiego na starcie terapii, to może znaczyć pogrzebać tę terapię. Dlatego bardzo często na początku terapii, jeśli taka osoba przychodzi po płynność, to zaczyna się praca nad tak zwanym kształtowaniem płynności mówienia. Ale wiecie Państwo, to jest naprawdę trudna terapia. Czy lubicie mówić wolno? Kto lubi mówić wolno? Ręka w górę. Aha. Wiem, komu zadaję to pytanie. Nauczyciel jest pod ciągłą presją. Zawsze mu brakuje czasu, prawda? Nawet gdybyście lubieli mówić wolno, to nie moglibyście tego przyznać, bo przecież wy ciągle musicie się ścigać z materiałem. Ja uwielbiam mówić szybko, naprawdę, ja się męczę, kiedy mówię wolno. A ta terapia zakłada zwolnienie, uśpiewnienie tempa mowy. Zakłada inny sposób oddychania, inny sposób fonowania, inny sposób kontaktowania narządów artykulacyjnych. Ta terapia zakłada całkowitą zmianę stereotypu mówienia. To wymaga potwornej autokontroli, systematyczności i ćwiczeń, ćwiczeń i jeszcze raz ćwiczeń. Ludzie, którzy to stosują, mówią płynnie, ale jest to okupione straszną autokontrolą. Czy jest wtedy miejsce na spontaniczność? Nie. Ta mowa jest zwykle bardzo silnie kontrolowana. Ludzie jąkający się, którzy wchodzą w tę terapię, często mówią, przestałem być sobą. Ja nie mówię wszystkiego, co chcę powiedzieć, ja mówię wszystko, co potrafię powiedzieć. A to jest coś zupełnie innego. Dlatego kiedy dzieci w wieku szkolnym, a to chciałabym, żebyście Państwo wiedzieli, w Polsce to podejście terapeutyczne dominuje. Logopedzi są przede wszystkim kształceni w zakresie tego podejścia. Znacznie mniej osób miało szansę kształcić się u Lucyny Jankowskiej-Szafarskiej i uczyć się modyfikacji jąkania. Tym bardziej, że znacznie trudniej jest nauczyć tego drugiego podejścia. Dlatego kiedy dzieci jąkające się, potencjalnie dzieci w wieku szkolnym idą na terapię, to bardzo często zniechęcają się do tej terapii. Ona jest niezwykle trudna, monotonna i żmudna. Uczenie się słówek, wkuwanie czegoś mechanicznego, to nie jest banalne, to nie jest łatwe. Oni mają ciekawsze rzeczy do zrobienia, zgodzicie się ze mną? No chociażby ten komputer, który tam czeka i się marnuje, nie? I schnie. I czeka i woła, przyjdź tu, pograj na mnie. Gdzie im myśleć o terapii logopedycznej? Dlatego niezwykle trudno jest im to zastosować. Nawet jeżeli zrobią to w gabinecie logopedy, pod wpływem fenomenalnego logopedy, to niekoniecznie potem zrobią to w warunkach realnych, przed klasą, w domu, przed rodzicami. Główne cele terapii jąkania to przede wszystkim
lepiej myśleć o swojej mowie, lepiej postrzegać to, co się mówi i mówić bardziej swobodnie, ale niekoniecznie bez jąkania. Co zatem można zrobić? Jak można pomóc tym dzieciom w środowisku? Po pierwsze, co już wspomniałam, nawiązać współpracę z wszystkimi innymi osobami, które są ważne w tej układance, z rodzicami, logopeda z nauczycielem, nauczyciel z logopedą, z dzieckiem, ale też włączyć do tej współpracy zespół klasowy, bo naprawdę jego rówieśnicy mają na nich ogromny wpływ. Jeśli udaje nam się zbudować taki team terapeutyczny, to szanse na powodzenie tego dziecka radykalnie rosną. Jaka jest rola logopedy? Co takiego robi logopeda w tym zespole? Oczywiście prowadzi terapię logopedyczną, aczkolwiek jeszcze raz mówię, to nie jest banalne. Co więcej, my musimy próbować wygrać, być atrakcyjni dla dziecka w zetknięciu z jego mediami, które go wciągają, z komputerem, z Facebookiem, etc., etc. To nie jest łatwe. Ale przede wszystkim logopeda pomaga, żeby dziecko zrozumiało, czym jest jąkanie. Pomaga mu odokropnić to jąkanie, pozwala mu odczulić się na to jąkanie, pozwala mu zrozumieć, ja nie jestem winny temu, że się jąkam. To nie jest moja wina, ja jestem okej. Ja jestem wręcz przeciwnie, super dzielny, że się zmagam z jąkaniem. To jest też o tym, że logopeda robi wszystko, co w jego mocy, żeby z pomocą rodziców, ale także nauczycieli, budować silnego dzieciaka, żeby wzmagać jego samoocenę, żeby on znał swoje mocne strony, żeby nie fiksował się wyłącznie na jąkaniu. No i oczywiście logopeda musi uczyć dziecko, jak sobie radzić z innymi, którzy będą mu dokuczać z powodu jąkania, jak edukować środowisku. Co może zrobić nauczyciel? Wbrew pozorom bardzo dużo. Ja już wspomniałam tutaj nauczycielkę, która tak cudownie doprawiła skrzydła Rafałowi. Ale wiecie Państwo, to wszystko zaczyna się od prostej rozmowy. Poznać lepiej ucznia, zapytać ucznia, czego by chciał. Oczywiście nie możemy przesadzać, jak uczeń powie, żeby mnie Pani nie wywoływała do tablicy. No spokojnie, spokojnie. Możemy Ci na początku sprawę ułatwić. Może się okazać, że łatwiej Ci będzie wystąpić na początek na przerwie. Przed swoim przyjacielem i przede mną. Może dopiero po jakimś czasie przed dużą grupą. Ale raczej to nie jest dobre, żebyś przestał występować. Bo to jest pewien skrót, który może stać się prawdziwą pułapką. Ta wiedza nas, nauczycieli, jaki mamy wpływ na nich, to naprawdę jest początek sukcesu. Dowiedzieć się więcej o sytuacji ucznia, spróbować dostosować warunki w klasie, ale też wiecie Państwo, to co Rafał podkreślił, że ta nauczycielka, która miała na niego taki cudowny wpływ, miała też swoistą umiejętność budowania szacunku, i ona bardzo wyraźnie kiedyś powiedziała, Rafał czyta, a wy słuchacie. I niech ktoś się spróbuje zaśmiać. Ona dała od razu wyraźny sygnał, nie ma przyzwolenia na wyśmiewanie się z jąkania. Nie bać się rozmów o jąkaniu, to jest niezwykle cenne. A zatem doceniajmy wysiłki ucznia. Dzieci jąkające się na takim przepięknym filmie, do którego link Państwu za chwilę pokażę. Film nosi bardzo znamienny tytuł Poczekaj, poczekaj, jeszcze nie skończyłem. Wait, wait, I'm not finished yet. Mówią, pytaj mnie, ale też powiedz, że podoba Ci się to, co mówię. Pokaż mi, że interesuje Cię to, co mówię, a nie jak mówię. Nauczyć się rozmawiać z uczniem o jego problemach rzeczywiście otwiera drogę do dobrej współpracy. Jeszcze raz mówię, respektować problemy, potrzeby ucznia nie oznacza ulegać mu całkowicie. No i oczywiście reagować na wszelkie przejawy dokuczania. Budowanie w klasie klimatu wzajemnego zaufania, przestrzegania zasad komunikacji, akceptowania się nawzajem. Takiej klasie, gdzie uczniowie wiedzą, że mogą się wypowiadać swobodnie, że każdy głos jest ważny. I oczywiście budowanie klimatu, w którym dominuje wiedza, rzetelna, prawdziwa wiedza, zrozumienie i akceptacja, bo to jest początek tak naprawdę do tego, żeby dziecko jąkające czuło się w szkole bezpieczne. Kampanie uświadamiające. My na naszym uniwersytecie wdrażaliśmy w ubiegłym roku kampanię i projekt profilaktyczny Zmiana postaw wobec jąkania. Ruszyliśmy do szkół, w których robiliśmy warsztaty dla nauczycieli, ale nie tylko dla nauczycieli, także dla dzieci.
dla dzieci, które miały w klasie jąkającego kolegę. Robiliśmy to z udziałem tego dziecka. To dziecko wyraziło przede wszystkim w pierwszym kroku zgodę na to, żeby zrobić takie warsztaty i to ono edukowało swoich kolegów. My nie zaczynaliśmy od jąkania, my zaczynaliśmy od tego, że każdy ma prawo być inny, bo każdy z nas jest inny. Zgodzicie się Państwo ze mną? Co można zrobić na takich warsztatach? No oczywiście promowanie dobrej komunikacji, przyjaźń, tolerancja, akceptacja, asertywność, ale też właśnie obalanie mitów związanych z jąkaniem, jak można wspierać kolegę, który doświadcza dokuczania. I cały czas powtarzam jak mantra, ten komunikat inny nie znaczy gorszy. Czy możliwy jest świat bez jąkania? Nie, to jest neurofizjologia. Prawdopodobnie to jąkanie będzie zawsze. Możliwy jest świat, który będzie rozumiał jąkanie. W naszych polskich realiach pojawiło się w ostatnim czasie bardzo dużo znakomitych publikacji związanych z jąkaniem. Naprawdę mamy już co polecać. Już wkrótce ukaże się książka Zrozumieć jąkanie. Absolutnie fenomenalna książka, gorąco ją polecam. Jeśli Państwo macie ochotę, proszę fotografujcie te slajdy. Zapraszam Was na stronę najstarszej, najbardziej znanej, najbardziej prestiżowej fundacji zajmującej się pomocą ludziom jąkającym. Tam jest specjalna zakładka źródła, tłumaczenia i pod hasłem Polish jest ogromna liczba materiałów w języku polskim. Zapraszam Was na stronę naszego instytutu. Jeszcze raz. Tak jest. Zapraszam zatem na stronę The Stuttering Foundation of America. Tutaj Państwo widzicie takie hasło resources, jeśli się kliknie na to hasło resources, czyli źródła, odsłoni się też dodatkowe translations i potem Polish, tam będziecie mogli znaleźć bardzo dużo materiałów. Na stronie naszego Instytutu, Instytutu Języka Polskiego imienia Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego, filmy, materiały, też bardzo gorąco polecam. Ten film, o którym wspomniałam, Wait, Wait, I'm Not Finished Yet, czyli Poczekaj, Poczekaj, Jeszcze Nie Skończyłem. Film dla nauczycieli, w którym dzieci jąkające mówią o jąkaniu z przepiękną przedmową Michaela Palina, owego Kena z filmu Rybka zwana Wandą. Na tym filmie widzicie też wywiad studentki naszego uniwersytetu, studentki psychologii z panią profesor Marilyn Langevin z Kanady na temat jąkania. To wszystko jest w języku polskim, to wszystko ma tłumaczenia na język polski. Gorąco polecam stronę Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej Zaburzenia Płynności Mowy, Teoria i Praktyka. W zakładce Multimedia i Materiały w ostatnim czasie dodaliśmy 3 znakomite materiały filmowe. Pierwszy to Dzieci dzieciom o jąkaniu. Polecam, świetny film, w którym dzieci mówią, co chciałyby, by ich rówieśnicy wiedzieli o jąkaniu, ale też kolejna odsłona tego filmu, Dzieci, dzieciom, wszyscy dorośliśmy, gdzie osoby z tego filmu po kilkunastu latach mówią o swoich doświadczeniach. Rewelacja. Gorąco polecam. Dzieci, dzieciom o jąkaniu, dzieci, dzieciom o jąkaniu, wszyscy dorośliśmy. I tutaj na slajdzie Państwo widzicie 4 osoby. Młody informatyk, młody prawnik, młody nauczyciel edukacji specjalnej i w lewym dolnym rogu logopedka. Wszyscy jąkający się. Dziewczyna, która jest logopedką, w czasie, kiedy film powstawał, była w trakcie doktoratu z jąkania. No i coś, z czego my jesteśmy niezwykle dumni, nakręcone na terenie naszego kampusu, podsumowanie zajęć dla dzieci jąkających się ich rodziców. Dzieci budują świat, który rozumie jąkanie, czyli dzieci napadały na przechodniów na ulicy i pytały, co ludzie wiedzą o jąkaniu. Było różnie. Szanowni Państwo, za 2 dni Światowy Dzień Świadomości Jąkania. My przed chwilą mieliśmy bardzo interesujące seminarium, w którym pan dr Marek Kaczmarzyk był naszym gościem honorowym, wygłosił niezwykle interesujący wykład dotyczący mózgu w ramach wymiany barterowej. Ja jestem tu dzisiaj przed Państwem. Proszę, budujcie świat, który rozumie jąkanie. Proszę, doklejajcie swoim uczniom skrzydła. Hasło, slogan tegorocznego ISAT. Speak your mind. Mów, co myślisz. Nie ograniczaj się. Mów, mów. Jak mówi wybitny profesor amerykańskiej logopedii, to nie chodzi o to, żebyś mówił płynnie. To chodzi o to, żebyś mówił, co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i jak chcesz. Ważne, żebyś mówił. Dajcie ten sygnał swoim uczniom. Dziękuję.